Witam w ośrodek szkolenia kierowców Ladies. Właśnie zbliżamy się do węzła rajskiego, na którym będziemy sobie zawracać. Jest to dosyć trudny manewr. Nie dość, że tam będziemy stać pod górkę, to jeszcze tam są dwa pasy do lewo skrętu, także jest troszkę zamieszania. Dlatego należy się skupić, gdy będziemy tam jechać. Na razie tutaj damy prawy kierunkowskaz, ponieważ jak widzicie, nie jedziemy na wprost, lecz skręcamy. Tak, na uprzednio ja wydaję komendę i mówię, proszę skręcić w prawo na skrzyżowaniu, a następny na skrzyżowaniu sygnał za sąsiednią, proszę zawrócić. Czyli co robimy? Zmieniamy pas na najbardziej lewy z możliwych, tak? Im wcześniej zaczniemy, tym mniej obawy o to, że ktoś nam tam wjedzie. Czyli mamy tutaj dwa pasy do lewo skrętu, ale wiemy, że zawracanie odbywa się tylko i wyłącznie z lewego skrajnego pasa. Tutaj jest pod górkę, można sobie pomóc albo ruszając na posprzęgle, albo ręcznym, jak kto woli. Proponujemy. A, niech będzie ręczny, przy okazji sobie poćwiczymy. Pamiętajcie o tym, że w stresie często używacie dużo siły i później jest problem z opuszczeniem tego hamulca awaryjnego, więc tak dozujcie sobie tą siłę, tak żeby później nie było problemu. Pamiętajmy o tym, że... Czyli nie musimy już trzymać nogi na hamulcu roboczym, możemy puścić hamulec roboczy i przełożyć sobie już nogę przygotowaną na gaz. Powolutku popuszczamy sprzęgło, czekamy aż maskę nam troszeczkę dźwignie do góry. Właśnie tak jak teraz odpuszczamy sobie ręczny i jedziemy jak z procy. I teraz tak, skoro będziemy zawracać, to po skręcie szukamy pasa do lewo skrętu. Zwróćcie sobie uwagę, że tutaj mamy dwa pasy do lewo skrętu, czyli wystarczy nam już ten bliżej prawej do lewo skrętu. Popatrzcie. O, właśnie ten. Idealnie. Są. Ale jak wjedziemy na ten lewy, to nic się takiego nie stanie. Po prostu dalej podążajcie do końca tym lewym pasem i dopiero w miejscu bezpiecznym pas zmieniamy. Nigdy nie robimy tego na skrzyżowaniu. Tutaj mamy sygnalizator bezkolizyjny, czyli nie boimy się tramwajów również. Czyli stojąc na skrzyżowaniu, interpretujmy sobie na bieżąco, jakie są światła, czy są kolizyjne, czy niekolizyjne, bo później nagle pojawia się tramwaj i wcześniej stojąc nie zwrócicie uwagi na to, jakie światło, możecie na przykład wystraszyć się tramwaja, ale jak sobie stoję i myślę, o, jest bezkolizyjna, czyli jak będzie jechał tramwaj, to nie będę się go bać. Tak, czyli po prostu nie tracimy czasu, nie myślimy o tym, że o, na pewno mnie obleje, albo nie wiadomo co, tylko po prostu patrzymy. Jak widać, jest tutaj dość dużo samochodów egzaminacyjnych, także i tu trzymamy się linii przerywanej z boku, z lewej strony. Popatrzcie na tą linię. Nie wolno nam jej absolutnie przekroczyć, bo jak to zrobimy, to znaczy, że niekontrolowanie zmieniamy pas na kogoś innego. I teraz sobie popatrzmy. I wtedy byłoby klasa kierownicy. Jak nam pięknie wyszło. Jeżeli byśmy zajęły tam na górze skrajny lewy pas, to kończymy tym obok, a następnie zmieniamy na prawy i jest wszystko w porządku. Super. Bardzo dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.